Chrystusa, jasełka. W europejskiej kulturze chrześcijańskiej jasełka pojawiły się w XII wieku. W Polsce natomiast są rozpowszechnione w XVII wieku. Ich nazwa pochodzi ze starej polszczyzny, której to jasło oznaczało żół. A ponieważ akcja jasełek dotyczy wydarzeń z stajenki betlejemskiej, w której znajdował się czubek Pana Jezusa, nazwa ta przeniosła się na te niecodzienne przedstawienia. Patrząc w jego oczy.
wieczór ty wiesz, kim naprawdę jest maleńki twój bohater. Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem? Śpiące w twych ramionach na imię ma Jan jest. Ty znowu w takim stanie! Ty nie masz litości nawet dla dzieci! Ty już nie wiem, jak cię już nazwać. Wynoś się stąd! Nie chcę cię widzieć! Ten jeden dzień w roku nie mogłeś wytrzymać! Mam tego wszystkiego dość! Proszę pani! Kochana pani Mario! Zdarzył się cud! Jak pani mówiła, poszłam po ludziach i zebrałam jeszcze 2000 złotych. Ale to było za mało. Pomyślałam, że faktycznie jest Wigilia, to może ten lekarz zmięknie, ale on mnie wyrzucił. I oddał mi kopertę, ale nie tą moją. Pomyślałam, że te pieniądze pani się przydadzą. W końcu mąż nie pracuje, dzieci są w domu. Ale miała pani farta. Za to, że jesteś nikim, jesteś śmieciem, zawadą tego świata. Nie zawsze tak byłem. Pracowałem i to ciężko. I co? Wyrzucili mnie. Mam tego do. Jeszcze nie dziś, ale wkrótce po ciebie przyjdę. Bądź gotów. Jestem nikim. Czy naprawdę jestem nikim? Człowieku, weź ty się w garść. Idź do tego domu, przeproś rodzinę, wypij mi kawę i podziel się najlepiej opłatkiem. Nawet nie wiesz, jak oni na to czekają. Dziś są święta. Bo znów się upiłem, a miało być inaczej. I po co wróciłeś? Daj mi spokój, lepiej zrób kilka. Zawołaj dzieci, jak będę się mył. Ula, Robert! Chciałbym powiedzieć jedno. Przepraszam. Ale od dłuższego czasu w moim sercu jest pustka. Nie wytrzymałem tego. Proszę, pomóżcie mi. Już Bóg nam pomógł. Przysłał nam dobrych ludzi. Nie martw się, poradzimy sobie. Ważne, że chcesz być dzisiaj z nami. Już myślałem, że to koniec. Dobrze, że jesteś. To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze, w przystawach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy zimny wiatr śniegiem dmucha, w serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, przy tkliwej kolędzie, Bóg rodzi się w człowieku. Dzień dobry.
abyście te święta spędzili w gronie rodziny, przyjaciół. Zdrowia. Szczęścia. Aby spełniły się wszystkie wasze marzenia. Błogosławieństwa na ten nowy rok. Wytrwałości w dążeniach do celu. Wam, uczniowie, dobrych wyników w nauce. Nigdy nie miałem takich świąt, żebym musiał się obawiać, że nie będzie świąt. Więc tak jak mówię, a doskonale wiemy jednak, że takie rzeczy się zdarzają, jest to częste. I wtedy naprawdę pojawiają się trudności, pojawiają się niezrozumienia. Czasem są te nawrócenia i wszystko się jak gdyby udaje. Chcemy być z wami, chcemy się podzielić, mamy swoje rodziny i będziemy myśleć o was tak samo. Jeśli będziemy się w domach łamać okładkę, dzwonić do siebie i tak dalej, to jesteśmy rodziną. Wszystkim życzymy, żeby byli z nami, żeby skończyli szkołę, żebyście osiągnęli sukces. To jest nasz dom, nasza szkoła, nasza rodzina i bądźmy, działajmy wspólnie. Gdziekolwiek jesteśmy, bądźmy naprawdę pozytywnie nastawieni i do świąt, i każdy z nas do siebie i być może to wszystko się jakoś na lepsze zmieni. Naprawdę słowa uznania dla siostry, bo wiem, że takie święta są, że czasem się wraca do domu i nie chce się wrócić do domu. Tak jak mówię, myśmy tego nie dożyli, nie przeżyli czegoś takiego. Ja jestem, tak jak mówię, trochę w szoku też, bo mój ojciec czy mój dziadek, nie miałem takich przypadków w ogóle. Ja jestem po prostu naprawdę w szoku, więc dziękuję się szczerze, że przybliżyła nam to i naprawdę, żeśmy jeszcze mogli coś takiego zobaczyć, że tak jest na świecie.
Życzę wszystkim, przede wszystkim zdrowia, pogody ducha, takiej pewności, że są obok nas ludzie, którzy mogą nam pomóc, którzy nas wspierają. To jest bardzo ważne w naszym życiu. Pewnie każdy z nas ma inne marzenia i inne życzenia powinniśmy kierować do każdego z was, ale postaram się te życzenia kierować tak indywidualnie już za chwilę. Natomiast wszystkim maturzystom życzymy tych 100% wyników. Wam jak najlepszych wyników w nauce w następnym półroczu, bo już jesteśmy po pierwszym półroczu, ale przede wszystkim korzystajcie z młodości w mądry sposób, w bogaty sposób, taki, żeby niczego nie trzeba było żałować. Co jeszcze? Cieszę się, że mieliśmy taki wspaniały tutaj występ. Jest to prawda, tak wygląda nasze życie. Jest poprzeplatane właśnie tym pięknem muzyki i dramatem nieraz życia, ale to tu nie ma przypadku. To wszystko się gdzieś łączy i z tego, jeżeli się urodzi dobro, to o to chodzi. I tutaj właśnie ten opłatek jest takim symbolem właśnie tego dzielenia się tym dobrem i zaufanie, to jest ważne, zaufanie. Nie bójmy się wierzyć Boga. Ja nieraz mówię, że jest mi łatwiej. Wierząc jest mi łatwiej po prostu. No. Ci, którzy nie wierzą, to się zawsze łamią, uciekają, gdzieś omijają pewną prawdę, a wszystko jest tak potrzebne. No. I ten dramat, i radość, i to nas buduje. No. Jeżeli umiemy z tego skorzystać, no także. Dziękuję, no i życzę wam dużo sił i zdrowia, i zaufania. No. To jest ważne dla nas wszystkich. Dziękuję. Z tego co wiem, że jeszcze są uczniowie zespołu szkół budowlanych, więc jeśli jeszcze tutaj, są... Tak? Także to dziękuję. My cieszymy się, że z operażą, że zespół szkół budowlanych jest tutaj z nami, więc... Jeszcze raz życzymy wam wszystkiego najlepszego i żebyśmy wszyscy się spotkali w nowym roku w takich samych nastrojach jak dzisiaj, w lepszych i, no i tego, co państwo sami sobie też jak gdyby życzą, żeby się spełniło, ziściło, ale temu trzeba pomóc na pewno, temu, żeby się to wszystko udało. Więc jeszcze raz życzymy, będziemy się teraz łamać z wami wszystkimi obładkiem. No i cieszymy się, że ta chwila się już nie powtórzy. W takim gronie na pewno nie będziemy już drugi raz, więc pamiętajcie o tym, że to jest raz i już później kogoś nie będzie, ktoś wyjedzie, ktoś opuści tutaj szkołę. Więc to jest raz coś takiego. 2018, Wigilia, tak? Szkoła. Dziękujemy ślicznie Państwu.